Witajcie, z tej strony Sarge, wy oglądacie kolejny odcinek z Cyberpunka 2077. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Red Dirt. Rozmawiałaś z Kerem? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie. Strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitarę się nie martw, ja załatwiam sprzęt. Powiem wam, że już miałem pewne wątpliwości, czy uda się rzeczywiście odebrać telefon od Nancy, bo przeczekałem kilka dni i nadal się do mnie nie odzywała. No ale wystarczyło jeszcze trochę poczekać po prostu w świecie gry, aż w końcu zadzwoniła. No i teraz możemy udać się do baru Red Dirt, gdzie najwyraźniej odbędzie się ten wyczekiwany koncert. No powiem wam, że jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to wypadnie w praniu. O, i się nawet już trochę ludzi tutaj zebrało. No Johnny chyba będzie zadowolony, mam nadzieję. Jestem na miejscu. No cóż, trzeba czekać. A kurczę. Jest miejsce, gdzie będziemy grać. Pieprzyć ten kraj. Czekaj. Wszystko jest do dupy. To tutaj Samuraj dał swój pierwszy koncert, tak? Aha. O tym wieczorze chodzą legendy. Musieli tu wymienić potem wszystkie okna i wprowadzić zasadę, że nagich klientów nie obsługujemy. Do tej pory przychodzą tu fani. Mamy dla nich w menu specjalne danie. Żeberka a la Silverhead. Drogie, ale palce lizać. Co dobrego potrafi zrobić sama nazwa, jeśli chodzi o sprzedaż. Wystarczy nazwać żeberka nazwiskiem znanego wokalisty i od razu żeberka schodzą jak ciepłe bułeczki. Mamy zaczekać do wieczora, ale w którymś konkretnym miejscu, bo tutaj mnie teraz gra wysyła na zewnątrz jednak. I chyba faktycznie po prostu sobie poczekamy na schodkach. A wiadomo, że za dnia Silverhand nie zagra. Proszę bardzo. Porozmawiaj z Nancy, już rzeczywiście jest na miejscu. Hej, Vi. Vi, mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnie jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. Może, może. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym. Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzebać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu miejsce w dobrym zespole. Henry przestał ćpać, ogarnął się, szło mu świetnie, więc kopnął mnie w dupę. Okej, no tak myślałem, że to musiało być coś mocnego. I co było dalej? Lubisz takie dramy? Olał mnie i przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy, kompletnie złachany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. No dobra. A jakie wrażenia przed koncertem? Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Jakbym miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Nie no, stoi zaraz za tobą, nie żeby coś. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi, co mu się każe. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. Kerry namówił Drosina z Cutthroat, żeby do nas dołączył.
Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest w porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął rzygać krwią? Nie ma co robić widowiska. To wieczór Krego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Na szczęście mamy ciebie. To będzie chyba dla Nancy duże zaskoczenie. No ale dobra. Gotowy? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten koncert nie jest tego wart. Dobra, to wyjdź tam sam i zagraj. Ja sobie posłucham. Okej. Przekonałeś mnie. No właśnie, Vi, nie wymiękaj. Jeśli chodzi o tę drzazgę, to już ją czytaliśmy, więc bierzemy się do roboty. Baw się dobrze. Ale ta mechaniczna ręka, którą sobie wyekwipowałem w poprzednim odcinku, jeszcze bardziej teraz pasuje. Jest po prostu idealnie. Mamy Kerego. Jesteś. To Drosin. Z Cutthroat. Hej, jestem wielkim fanem Samuraja. A ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie... Uspokój się, on jest tutaj tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą? Uderzaj do mnie. I przestań się trząść. Jest tak samo spękany jak on. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja też tęskniłem. Dobra, zaczynamy. Ciekawe, co by było, gdyby Henry tutaj zagrał. No panowie i panie... Samuraj! Samuraj! Możemy zaczynać. No, dajesz! Yeah.
Oj, daliśmy czadu. Kurwa, to jest pojebane. Co konkretnie? Tak strasznie się napinałem tym koncertem. Jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem. I tyle. No i przecież to najważniejsze. Chcesz to powtórzyć? Nie. To wystarczy. W takim razie weź ją na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać, to nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Chcesz posłuchać nowej Johnny? Uch. Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszy. Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości zza światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. A, jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie samuraja. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. Lepiej przyjdź na mój koncert. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluweczonego, kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... A zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przespał z 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, V. Odezwę się do ciebie. V, jak się czujesz? Nie wierzę, że ten skurwiel Kerry zostawił cię tu w takim stanie. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. A nie o to ci chodziło? Żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny, już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już żadnych ostatnich życzeń. Pomogę nie dać rady. Nie. I żałuję, że zgodziłeś się na ten pomysł z koncertem. A ja myślałem, że usłyszę dziękuję. Mówię, że sprawa z Kerrym była dla ciebie ważna. Bo była, ale nie ważniejsza od ciebie. Kerry ma teraz swoje życie, a my powinniśmy zająć się tym, żebyś ty mógł wreszcie odzyskać swoje. O, proszę, zaskoczyłeś mnie, Johnny. Chodźmy. Znowu poczuliśmy się niewyraźnie. Aż szkoda w takim razie, że to się skończyło. Chociaż patrząc na słowa Kerego na pożegnanie, no to może jednak nie do końca tak już pożegnaliśmy się z tym wątkiem. Wprawdzie Johnny faktycznie zasugerował. Nie, grałem za mocno. Było tak jak trzeba. Po Chipping In rozstroiła mi się gitara. Nie przejmuj się. I tak nigdy nie słychać basu. Wprawdzie tutaj Johnny faktycznie zasugerował, żeby jednak już odpuścić sobie, ale skoro Kerry ma się odezwać, no to pewnie to zrobi. Dobrze się bawiłeś? No, i Kerry powiedział, że nawet mi zapłacą. Zbyt wymagający to nie jesteś. Byłaś świetna. Nikt nigdy nam nie mówi takich rzeczy po koncercie. Dzięki. No ciekawe, czy gdybyśmy tutaj byli z Henrym, to czy byłoby to mniej udane? A myślę, że nie. Po prostu może zagralibyśmy troszkę inaczej i tyle. Ale to właściwie wszystko. No jeszcze tylko się upewnię właściwie, czy jeszcze kogoś tutaj nie mamy. Pieprzyś ten kraj. Nigdy nie słyszałem nic podobnego. I raczej już nie usłyszysz. A proszę, czyli jest jeszcze Nancy? I co? Dałem radę? Aż za dobrze. Zastanawiam się, gdzie Kerry cię trzymał do tej pory. Nie każdy musi wiedzieć, że tak naprawdę to Johnny tutaj zagrał. No
tak patrzę na minimapę, że nie widać więcej osób, z którymi można by było pogadać, no bo ci, z którymi porozmawiać możemy, są oznaczeni przecież na zielono. No a teraz możemy tak naprawdę to miejsce już opuszczać. W międzyczasie dostałem jeszcze wiadomość od Kerego, więc sprawdzimy to sobie tutaj. Samuraj zjednoczeni. Jak tam? Johnny się cieszy na koncert? Czy... Ej, ale przecież już był. Jasne, że się cieszy, musi mu zależeć, bo inaczej nie zmuszałby mnie do brania tych piguł. Ale dziwne, tak jakbyśmy dostali tę wiadomość już z opóźnieniem, bo przecież już po koncercie. A dopiero już właśnie po nim dostałem tego SMS-a. No dobra, w każdym razie będziemy ruszać do kolejnego kontraktu. Przeniosłem się tutaj do Haywood. Po prostu jakoś umilimy sobie czas do momentu, aż ewentualnie dostaniemy jeszcze jakąś wiadomość od Kerego. Bo szczerze mówiąc, jak otrzymałem właśnie tę informację, powiadomienie, że jest jakiś SMS, to myślałem, że chodzi akurat o jakieś kolejne spotkanie. Szkoda, że tak szybko się zwinąłeś po koncercie. O, to już jest właściwa wiadomość. W zasadzie w ogóle nie pogadaliśmy. Wiem o tobie tyle, że jesteś futerałem na Johnego. Całkiem atrakcyjnym, dodajmy. Ale to ty wcześniej się zwinąłeś po koncercie. No, wiemy, że Kerry gustuje w mężczyznach. Tak? No może. W każdym razie szkoda. Musimy to kiedyś nadrobić koniecznie. No i właśnie, to nam wyraźnie sugeruje, że jeszcze z Kerrym się spotkamy. Więc będziemy czekać, żeby poznać dalszy ciąg tego wątku. No można powiedzieć, że nadal wątku Johnego, bo jakby nie patrzeć przecież, to są ciągle znajomi Johnego Silverhanda. Tak się zastanawiam, że wezwałem te auto, a jednak tutaj nie dostarczono nam do nas. W każdym razie tu się mieliśmy dostać. Padre dzwoni. Mam klienta, który chce odzyskać pewną drzazgę. Problem w tym, że tkwi ona w głowie kuriera, który wylądował nogami do przodu w krematorium. Szczegóły w załączniku. Ale kurczę, ta nazwa kontraktu jakże znajoma. Miliard w rozumie. Kto z was kojarzy taki teleturniej, który jeszcze powstał w latach 90. Też jestem ciekaw, czy to akurat takie nawiązanie w polskiej wersji. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Proszę cię dziś o występek przeciw prawom Boga i ludzi. Zakłócenie spokoju zmarłego. Denat nazywa się Jim Greyer. Był przemytnikiem, przewoził niebezpieczny soft na drzazgach ukrytych w czaszce. Niestety, podczas ostatniego przerzutu coś poszło nie tak. Demon wydostał się z klatki, usmażył mu mózg. Jim Greyer wylądował w krematorium La Cartina razem z drzazgą mojego klienta. Masz się dostać do La Cartiny, znaleźć ciało Greyera i odzyskać tę drzazgę, nim płomienie obrócą ją w popiół. Tylko uwaga, krematorium jest zwąchane z Valentinosami, którzy pozbywają się tam ciał. Jeden fałszywy krok i też tak skończysz. No to będziemy musieli uważać. No w każdym razie przejdziemy sobie tutaj normalnie. Odszukaj ciało Jima Greyera. Tak? W czym mogę pomóc? Co nowego? Macie jakieś dobre promocje? Zależy. Chcesz skremować kogoś bliskiego, czy wykupić ofertę dla siebie? Dla mnie chyba trochę za wcześnie. Przezorny zawsze ubezpieczony. Jeśli zapłacisz już teraz, możesz skorzystać z 50% upustu w ramach naszej promocji Akcja Kremacja. Nie wierzę. To za dobre, żeby było prawdziwe. Słowo daję. Szczegóły oferty są w naszym bezpłatnym folderze informacyjnym. No naprawdę niepowtarzalna promocja. Jestem z rodziny Jima Greyera. Chciałbym obejrzeć ciało. Obawiam się, że to niemożliwe. Do kostnicy mają wstęp jedynie nasi pracownicy. Czy to jest dla nas jakiś problem? No nie sądzę. Myślę, że tak czy siak się tam dostaniemy. Innego wyjścia nie ma. No ale tutaj chciałem sprawdzić tę drzazgę. To chyba jest coś nowego akurat, czego nie widzieliśmy wcześniej. I miałem wrażenie, o właśnie, że mi tutaj mignęła jeszcze jakaś drzazga. Po tej stronie konkretnie.
co twój Bóg sądzi o Kiroshi. No to mogłoby zainteresować być może samego Johnego. No on tutaj ciągle ma taką obsesję na punkcie Kiroshi właśnie. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Czy właśnie się odbywa jakiś pogrzeb? Alberto był wyjątkowym człowiekiem. Już tęsknię. Wyjątkowym. Każdą przykrość przyjmował z pokorą. Każdą życzliwość z uśmiechem. Dzisiaj go żegnamy, ale z lekkim sercem. Wiedząc, że spotkamy się z nim znowu w domu ojca. Kurde, ale patrzcie. Hologram zmarłego. Czy to nie za wiele? Tam mamy wejście do kostnicy. Ale ciekaw jestem, jakbyśmy tędy się właśnie przedostali, wykorzystując zdolności techniczne. Czy to nam tak naprawdę cokolwiek tutaj da? No raczej nie sądzę, jedynie jakiś karabin szturmowy, ale gdybyśmy chcieli przedostać się do kostnicy, no to tak jakbyśmy musieli tylko tamtędy jednak próbować. No tutaj nie sądzę, żeby było jakieś inne, chociaż no właściwie cofam to, bo przeważnie są różne przejścia. Nie widzę jednak tutaj szybu wentylacyjnego. Ewentualnie może z zewnątrz spróbować się dostać. No tutaj podłączać się nie będę. Bo wiadomo, w tym miejscu mogę po prostu restart optyki wykorzystać i to pewnie wystarczy. Ale jeszcze zobaczmy. Może jednak dałoby radę przejść jakoś tędy. Patrzcie, od strony dachu na przykład. Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Zaraz zobaczymy, czy jest tu jakieś wejście. No tędy chyba nie za bardzo, a może? Proszę, proszę. Chyba jednak mamy. No ale tu już muszę uważać. To na początek weźmy to. Możliwe, że ja tutaj też czegoś nie widziałem po prostu, no ale już za późno. Wystarczy nam tak naprawdę to, co udało się zhakować tutaj. Dobra, przedostań się do kostnicy. Pytanie tylko, czy... Tędy mogę przejść i to chyba właściwy kierunek. Zdecydowanie tak. Kostnicy oczywiście, że spodziewamy się na dole. Odszukaj ciało Jima Greyera za pomocą skanera Kiroshi. No to lecimy po kolei i uwaga tutaj. Nie wiem, czy tego gangusa obezwładniać, czy jednak próbować po prostu tutaj przemknąć jakoś. Kurwa, co za los. Cały dzień strupany. Ci, co idą do pieca, mają gorzej. Nie narzekaj. Czy to tutaj? Wyciągnij drzazgę z ciała Jima Greyera. Chyba nie musimy tutaj nikogo nawet zabijać czy obezwładniać. Zróbmy to szybko. Tato! Tatusiu! Niech ktoś to wyłączy! Spadamy, jak gdyby nigdy nic w takim razie. O, a tutaj winda jeszcze. Z której strony ja wyjdę, o to jest pytanie. Mamy kaplicę. Teraz się zastanawiam, czy dobrze robię, że korzystam z tej windy. No, bo to tutaj. Jeszcze raz na wszelki wypadek ten restart optyki. I gdybym tylko mógł, to wyjdę sobie normalnie tędy. Zawieźć drzazgę do skrytki fiksera, czyli poszło nawet sprawniej niż myślałem. Prawdę mówiąc. Teraz grunt, żeby tylko tutaj wyskoczyć. No i przywołać sobie Porszaka Johnego. Mam nadzieję, że tym razem nam przyjedzie bez problemu. No i faktycznie się udało. Tylko co, jeśli chodzi o tę drzazgę, czy ja jestem w stanie ją na przykład odczytać sobie? Szczerze mówiąc nie sądzę, ale na wszelki wypadek się upewnię, bo czasem bywa tak, że możemy sobie coś odczytać jeszcze zanim oddamy jako główny cel danego zadania. Ale tutaj niestety nie widzę niczego nowego. Szkoda troszkę. Może byśmy się czegoś więcej dowiedzieli. W każdym razie tutaj spróbujemy dojechać do tej jednej konkretnej skrytki, bo oczywiście do innych nie mogę tego dostarczać.
Pewnie nawet dostaniemy jeszcze jakąś premię za zrobienie tego po cichu, chociaż akurat tutaj nie było takiego celu opcjonalnego, więc może nawet nie zostanie to policzone jako dodatkowa premia. No zobaczymy za chwilę, jak już dostarczymy to tutaj i jednocześnie dostaniemy telefon. Niebiosa mi cię zesłały, mi. Drzazga z demonem jest już w drodze do klienta, a twoja kasa na koncie. Zamykam kontrakt. No właśnie, czyli jednak tak jak myślałem, po prostu udało się to wykonać. Mamy zaliczony kontrakt, ale nic poza tym. Tak patrzę właśnie, że w Haywood niewiele już tego zostało do zrobienia. Tutaj też jakieś zadanie. Jedno i w tym miejscu. No i poza tym jeszcze trochę kontraktów w Śródmieściu. Ja na pewno chciałbym jeszcze... O proszę, na przykład tutaj mamy jakiś rozbój. Można by było jeszcze tym się zająć dodatkowo. Tylko też się tak zastanawiam, że w pobliżu mamy punkt szybkiej podróży, więc moglibyśmy się tam od razu przenieść. No bo wiecie, ja tak naprawdę do tej pory jeszcze nie miałem okazji przetestować sobie tego pistoletu John'ego. Owszem, strzelaliśmy z niego jako Johnny w jego retrospekcjach, ale żeby postrzelać jako V, no to jeszcze rzeczywiście nie mieliśmy okazji. Poza tym dostaliśmy też nową broń od Kerego i to również bym chciał sprawdzić, jeśli mogę. Pytanie tylko, która to będzie broń. Raczej podejrzewam, że tutaj powinna się gdzieś znaleźć. Chociaż na pierwszy rzut oka nie widzę. No chyba nie jedna z tych powszechnych broni. Wydaje mi się, że to nie jest raczej to. Powinno występować jako broń ikoniczna, cokolwiek takiego. No nie wiem, na razie nie mogę tego wypatrzeć. A, być może to jest to. Archanioł. No, możemy sobie też przetestować. Tylko, że broń niebieska, rzadka. Nic specjalnego. Proszę bardzo. To najpierw strzelimy sobie z tego, a atak wręcz wygląda całkiem normalnie. Później przełączymy właśnie na broń John'ego. Na początek pierwszego przeciwnika załatwić. Dzień dobry. Kilku gości tutaj znajdziemy, jak widać. Ale szybko sobie z nimi poradzimy. Dobra, przełączenie teraz na broń John'ego rzeczywiście. I wypróbujmy jeszcze ten atak wręcz. Wow, wow, bo nie zdążę. Nie zdążę się podleczyć, jak to dalej pójdzie. Staram się tutaj wykorzystać te umiejętności. Czyli to automatycznie podpala przeciwnika, jak atakujemy w ten sposób. Jeszcze jedna postać. Spróbujmy podejść. A, ale szału nie ma ogólnie, jeśli chodzi właśnie o ten atak wręcz. Zdecydowanie lepiej po prostu zastrzelić naszego przeciwnika. Ale tutaj, żeby właśnie przetestować to, bo tak naprawdę wcześniej, mając tę broń jeszcze jako Johnny, nie zwróciłem uwagi na to, że akurat może to wyglądać trochę inaczej niż w przypadku każdego innego pistoletu. No to co, ja tutaj się rozejrzę, pozbieram wszystko i na razie pożegnam się z wami. Jestem ciekaw, ile będę musiał jeszcze poczekać na to, żeby się Kerry do nas odezwał, no bo bardzo bym chciał właśnie zobaczyć dalszy ciąg tego wątku. No ale jeśli się nie będzie odzywał zbyt prędko, no to po prostu zajmiemy się pozostałymi zadaniami, które jeszcze tutaj zarówno w Haywood, jak i City Center na nas czekają. Na razie to wszystko z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i dajcie znać, jak się wam koncert zespołu John'ego podobał. Cześć!